Słuchajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpio, o, już mnie tutaj zapraszam. Ciekawy jestem kto. Nieważne, wolałbym nie, bo nie znam tej osoby. I witam was w trzecim odcinku z Infestation Survivor Stories, gdzie naszym Skorpiem już mamy rozegraną godzinę i 2 minuty. I gramy dalej. Jesteśmy obecnie w Smallville. Nie skończyliśmy jej szukać, co prawda. W poprzednim odcinku była strzelanina i sądziłem, że ja tam przeżyję, ale niestety już po 40 minutach niestety dostałem porządne strzały w brzuch, klatę i Bóg wie jeszcze w jakie miejsca. No cóż, nie przeżyliśmy, mieliśmy large backpacka i tak dalej. No cóż, trzeba zacząć jeszcze raz. Póki co znalazłem tylko jakieś żarełko, ale to jest dobry początek, bo prowiant jest bardzo istotny na początek dobrej gry. Więc wiecie, to jest akurat dobre. Będę mówił nieco ciszej, ale chyba i tak nie będzie w miarę dobrze słyszeć. O, słyszałem jakiegoś niejadka. Wolałbym go uniknąć, jeśli łaska. Przeszukamy sobie ponownie Smallville, jeżeli nikt nas tu nie zajuma. Jeżeli pozwolicie mi, to ja sobie przeszukam. Tutaj pewnie będzie pusta butelka, którą wezmę. Tylko kurde, teraz nie będziemy mieli large backpacka, a on był bardzo niezbędny. No i teraz to dla nas będzie problem i dyskomfort, ponieważ oż kuźwa, kuźwa, oluju, oluju. Zdychaj w końcu. Oluju. Oluju. Kuźwa. A ja nie chcę już tak kończyć odcinka. Nie ma mowy. Kuźwa, już ktoś się szwendał przy Smallville. Aha, czyli nie chce mnie zabić, okej. Czyli on mnie bierze za sojusznika. O, szybko. Bardzo szybko. I tego to już nawet odcinkiem nie nazwam. Więc szybki zgon. No, powiem wam, że w tym Smallville to się naprawdę szwenda w cholerę. I nie polecam tam iść, jeżeli nie macie dobrego wyposażenia. To jest dla mnie i dla was druga znakomita rada. Nie szwendajcie się do Smallville, jeżeli nie macie dobrego wyposażenia. Może zrobię takie krótkie zadwu, takie na 20 minut, może uda mi się jeszcze raz coś tutaj nagrać. Póki co zaraz będę. Okej, już wróciłem. Jak widzicie, się tam przejdziemy. W nowej przerwie odradzania się. 4 minuty żeśmy przetrwali. No, na razie za krótko. Ale to oczywiście dorzucę jako do odcinka. I po prostu sprawdzimy sobie Echo z Compound. No, szczęście nam się już nie dopisało kompletnie. I teraz gramy na serwerze, gdzie jest 37 osób. Już myślałem, że będzie powyżej 50, bo tak to wyglądało na początku. Ale jak widać, nie wyszło. 4 minuty, koleś chciał nam pomóc. A niestety, no, było za dużo ludzi.
I niestety miałem już nadzieję, że będę miał sojusznika, który będzie mi pomagał, ale na to wyszło, że jakiś inny koleś mnie napadł i niestety poturbował i zabił. No cóż, ale dobrze, że mnie tutaj przynajmniej przerzuciło, bo jestem w innym miejscu kompletnie już niż w Smallville. I o to mi chodziło mniej więcej na początku. Bo szczerze mówiąc, już powiedziałem na końcu, że nie radzę iść do Smallville bez dobrego wyposażenia. Dobrze się wyposażcie, zbierzcie sobie jakąś grupę znajomych i wtedy, kurde, działajcie. Bo no, jak sami chcecie podbić świat, no to jest niemożliwe. Trzeba sobie jakąś urządzić grupę. Jeżeli miałbym iść do Smallville, to musiałbym kilka osób zabrać ze sobą. To najlepiej, którzy by mogli po nocach wtedy być, to wtedy by się to nagrało jeszcze. No ale cóż, trzeba samemu, nie ma bata. Ale no chociaż no jakoś to wyszło. Wyszło jak wyszło, ale nie mogę narzekać. Zawsze mogło być i jeszcze gorzej. Siwa. Niech cię go. No i ekstra. No i trzeba ich okładać po mordzie. Mnie na razie nie mamy innej broni. Kurde. Ty no szybciej, dobra. Idzie następny. I kolejnego okładamy. A przynajmniej taki początek mamy dobry w miarę. Ale powiem wam szczerze, że zawsze może być gorzej. O, możemy tu przejść na dach. Fajnie. Fajnie to przynajmniej wygląda. I dobry sposób na uniknięcie kolejnych zombiaków. Coś tu idzie znaleźć? Gdzie jesteś? Pokaż się. Kuźwa, ktoś tu jest? Dobra, widzę, że koleś chce ze mną walczyć. Zapraszam. Okej. To cię układamy. Lubię układać zombiaczków jeszcze tak po mordzie. To już jest w ogóle coś przyjemnego. O, następny imbecyl. Proszę bardzo, prosiliście się o to. Nie ma sprawy. No, o, kaska. Jeszcze mi kaski nie wypadało od zombiaków w tej serii Infestation. Bardzo fajnie. Przynajmniej coś się zebrało. Idź lepiej na kucaka, bo ty chłopie, no nie przetrwasz długo. A już użyłeś z czterech. No i dobra. I kolejny zombiak się prosi po prostu o manto. Ale jak się prosi, no to chce i widać. Oj Jezu. Oj, to będzie ciekawie. I to strasznie. Szybciej, szybciej. Okej, akurat zdążyłem. I następny. No i słabiutko. No już sklepałem kilku zombiaków na pięści. Fajny ze mnie badass. To do czasu tylko. Dobra, najlepiej będzie jak to zrobimy w następujący sposób. Teraz sobie sprawdzimy to miejsce. Jeśli nic nie będzie totalnie, to stąd wychodzimy. Najlepiej będzie jak ominiemy te zombie.
Wtedy unikniemy jak najmniejszego zagrożenia. Nie, tam jest za dużo zombiaków. Nie. I czuję, że tam nic nie będzie. No to w sumie możemy stąd wyjść. Tak naprawdę tu nic nie ma interesującego. Czyli Echo, Scoundpound, zwiedzone. No nic nie ma. A do Smallville pójdziemy, jak już będziemy bardziej przygotowani. Dobra, czyli następne miejsce, jakie powinniśmy zwiedzić, takie najbliższe. Najbliższe nam to właściwie Camp Splinter. Bo innego tego miejsca za bardzo nie widzę. To jest najbliższe, takie dla nas dostępne. No i dobra, to lepiej będzie, jak obkrążymy ten teren. Bo nie chce mi się za bardzo wbijać tam w tłum zombiaków. Dojdziemy sobie do Camp Splinter, sprawdzimy ten teren. Jeżeli będzie warto i nie zginiemy, to powiem wam, że będzie fajnie. Nie wiem, o czym jeszcze mam tutaj rozmawiać, jak o godzinie pierwszej. Tak szczerze mówiąc, jakoś za bardzo nie widzę tematu. Właśnie, kwestia vlogu, którego wysłałem bodajże chyba 2 dni temu. No kurde, no nie spodobało mi się to, że wy go tak zhejtowaliście. Mówię to do ogółu, nie do tych konkretnych osób, tylko do ogółu. Ja nie wiem, co wam się w tym vlogu nie podobało. Czy ten początek, że tak mi nie było słowo widać i tak dalej, ten. Czy to moja twarz, czy mój fryz. Ale no już nie musieliście mi fotek z Rzymu hejtować, no to już jest według mnie przegięcie. Ja nawet nie dostałem powodu. 26 łapek w dół. Za co? No właśnie. Dlatego dla świętego spokoju wyłączyłem pokazywanie ocen, żeby to tak skandalicznie nie wyglądało. Bo i tak oceny można oceniać dalej. Tylko po prostu tego nie widać, ja tylko to widzę. I po prostu jako obserwator główny tego wydarzenia. Ale no, jak dla mnie to było brutalne przegięcie. I tak nie mam po co usuwać tego filmu. Przynajmniej będzie dużo wyświetleń. No cóż. Może to był któryś, nie wiem, z moich chamskich znajomych, który sobie pomyślał, a kurde, był w Rzymie, pozazdrościć po prostu, a to może wezwę sobie tak z 26 znajomych i powiem, a zhejtujcie go, kurde, bo był w Rzymie. No kurde, po prostu aż mi serce się kraja, jak ktoś by mógł tak coś takiego zrobić. Nie mówię, że ktoś taki był, tylko po prostu taki przykład podałem. Ale no, i tak uważasz, że to było srogie przegięcie. Ja tylko wysłałem jakby wideorelację z hotelu plus zdjęcia wybrane najlepsze z Rzymu i po prostu to posklejałem, powklejałem nuty, żeby po prostu jakoś to, nie wiem, wam pokazać z jak najlepszej strony, ale skoro ci, którzy mnie zhejtowali, po prostu chcieli tak się dogryźć na mnie. Dobrze, ale co ja z tego mam? Nieważne, ja mimo wszystko i tak się cieszę, że byłem w tych Włoszech i Rzymie i po prostu dla mnie to jest pamiątka życia. I ja tego nie zapomnę po prostu nigdy. Dobra, a teraz tak, tam widzę jakieś pojazdy. I tu mamy autostradę, która by nas prowadziła do Boulder City, ale my tam nie pójdziemy ze względu na nasz brak ekwipunku. No właśnie, mamy brak ekwipunku, ale jeszcze nam spada poziom głodu i pragnienia. Łóżko wzywa, a ja mimo wszystko jeszcze nie idę.
Nie wiem. No zobaczymy. Przetrwam sobie do końca. Jeżeli zginę szybko, to zginę szybko. Jeżeli nie zginę szybko, to jeszcze może potrzymam. Ale przy okazji dostaliście już radę, że nie bez dobrego ekwipunku no, nie da rady przeżyć w Smallville. To jest bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie przechadzają się różni gracze, czy to bandyci, czy to nie, ale tam nie warto. Bez dobrego wyposażenia, ekwipunku i kilku dobrych znajomych. Tam wtedy można już spokojnie myśleć o przetrwaniu. Jak my to idziemy? Dobrze, jeszcze troszeczkę i będziemy w tym Camp Splinter. Co jeszcze? Gotika nie było przez kilka dni. Chciałem go wczoraj wysłać, ale niestety, kurde, tak przetwarzanie trwało długo, aż 4 godziny. Stwierdziłem, wyślę jeszcze raz ten film, co z tego będzie na noc, ale będzie. Tak, dlaczego nie było przez kilka dni? Bo tworzyłem dla was nowego save'a, który bezpośrednio miał przekierować do tego miejsca, w którym skończyłem tam pierwsze 30 odcinków. I powiem wam, że to się strasznie opłaciło, bo teraz tam no taki mały spoiler, skosiłem trzech ludzi bez problemu. Ja po prostu jestem zaskoczony, że w tak krótkim czasie sobie po prostu umiliłem i nadrobiłem straty. Kto mnie wzywa na pomoc? Nieważne. Dobra, idziemy dalej. Już jesteśmy. Tam ktoś jest. Nie pójdę tam jednak bez dobrego wyposażenia. Bo coś czuję, że to może być jakaś misja. A więc dobra, Camp Splinter. Jeżeli tam przeżyję i znajdę coś w miarę dobrego, wystarczająco do. O kurde. To jest kolejny. Aha. Ktoś. Tutaj jest jakiś Niemiec. Tu nie wiem, jakieś bez sensu, ale tu widzę, że dwóch trzeba będzie upolować. To jacyś bandyci pewnie są. Czyli zakładam, że jak ich upoluję, to nagroda mnie nie minie. Dobra, przejdziemy się do Camp Splinter. Tam mam nadzieję, że przetrwam. Jeśli nie, trudno. Uboleję jakoś to. Okej, Camp Splinter. Zaraz zobaczymy, czy damy radę bezpiecznie i przenikliwie się tam dostać. Jeżeli ktoś tam będzie kampił, no to nasz pech. Jak tam mapa? Widzę, że jest dwóch poszukiwanych. Czyli teraz musimy szykować się na to, że mogą nas dopaść. Czyli nie mamy łatwo, a wręcz ciężej. Jeszcze jeden. Gdzie jeszcze? O kurde. Teraz jakiś kurde Włoch albo Hiszpan. No nie, różnie to się zdarza. Czyli Niemcy chyba już upolowali. Lol, ale że mlaga dostał przez chwilę. Tak się wystraszyłem, myślałem, że to mi jest z gry wydupi. Ale to jednak tylko lag. Dobra, żywię nadzieję, że tam coś dla mnie się znajdzie. Tylko muszę być uważny. Bo jeśli nie będę, no to po prostu czeka mnie koniec. Dobra, tu widzę już pierwszego zombiaka przy Camp Splinter. Teraz warto by było się dostać z innej strony, żeby po prostu uniknąć bezpośredniej walki z grupą zombiaków. Jeżeli tu znajdę jakieś itemy, które po prostu oddadzą nam wystarczające potrzeby,
to po prostu możemy się udać i zapolować. Dalej jest to aktualne? Jest. To świetnie. Teraz najlepiej po kucaku, bo wtedy zombiaki nie będą aż tak nas wyczuwać. Ale jest tu ich dużo, to widać. Trochę ich tu jest. I choćbym chciał tu się przebić, to będzie ciężko. O, młotek. Dobrze. Chociaż tyle dobrze. Bo teraz mamy czym się bronić w ogóle. To może ubijemy tego zombiaka? Nie wiem, no co. Teraz muszę skombinować plan działania. No najlepiej by było tego zombiaka ubić. Wtedy mamy szansę się przebić tam. Zabić następnego. Chodź tu. O, luj, walnął mnie. Niedobrze. Ale przynajmniej nie krwawimy. Tyle dobrze. Mamy młotek. To jest coś już. I teraz musimy uważać. Bo mamy następnego zombiaka przed sobą. Nawet dwóch. Sprawdzilibyśmy tą wieżę. Zawsze coś by w niej było. A jakby było, no to by się to wzięło bez problemu. Dobra. Przebiegnę się. Co mi tam? Nic nie ryzykuję. Mam tylko młotek. No, nic nie ma, pewnie. Ale warto było tam zajrzeć. Tak czy siak. Dobra. Tu uważać. Dwóch zombiaków. Kurde no. Jest ich wpyte. No nie wiem jak ja się tam przebiję. No trzeba będzie szukać sposobu. Mniej lub bardziej ordynarnego. Aby po prostu jakoś sprawdzić ten teren do końca. Oj, kurde, kurde. Myślałem, że już któryś mnie goni. Kurde, co podchodzisz tak do mnie chamsko? Dobra. Czterech, pięciu. No, widzę pięciu póki co. Tu szósty, siódmy. No, trochę tych zombiaków jest, ale jak ich się pokona osobno, to mamy większe szanse na przebicie się. Kurde, spadaj, szmato. Pięknie. Dostała pory ładnie, słodka, szybko i skutecznie. Dobra, tu mamy następnego zombiaka. I chyba tam spróbuję ubić tego zombiaka. Dawaj, koksie. Może mnie ubijesz. Lub nie. A, szybko. Widać młotek mocny i skuteczny. Chodź tu. Come pięknie ubite. Tutaj aż podejdę i sprawdzę, czy coś tu mamy. Nic. Szkoda. Sprawdzamy dalej to miejsce. I wyczuwam więcej itemów. Dobrych itemów. Tylko dobrze się rozglądajmy. Bo jak coś przeoczymy, to będzie porażka. Jak się to porozglądam jeszcze. Pusto. O, namioty. Czyli teraz moja ulubiona część exploring. Tylko uważaj na te zombiaki. Naprawdę. Bo one mogą nam krzywdy zrobić dużo. A szkody są potem największe. Dobra, puste. Namioty na razie póki co. W tej wieży chyba na pewno nic nie będzie. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Pusto. Okej. Można wracać. Na razie jak coś to młotek nam się sprawia dobrze. Nabija tam 4-5 hitów. O! Kapelusz. Zawsze coś. Przynajmniej mamy coś na łeb nałożone. Podejdzie tu zombiak, nie? O, pięknie. No i szybko. 3, 4. No tak max 5 hitów. I po zombiaku.
Okej, dobra. Dalej są ci po... O, jest tylko jeden poszukiwany. Okej. Tu zatamowane. Nie, nie przebije się. Nie. Okej, to fajnie. Chyba ktoś tu musiał sandbaga położyć. Lub kilka nawet. Okej, dobra. Tu mamy ostatnią parę namiotów. I zombiaka. Chodźcie. Fajnie, mam czym się bronić. Tu się cieszę. O, zombiaczek. Chodź tu. Grałem sobie jeszcze dzisiaj w tego BFA4. No powiem wam tak, na średnich chodzi mi w miarę dobrze, ale no są lagi, takie troszeczkę. I szczerze mówiąc, jakoś myślę, że nie opłaca mi się tego nagrywać, bo i tak to jest na jakiś czas, 6 dni, czy tam już nawet i 5. Okej, dobra. Tu coś mamy. Się tak rozglądam. O, tu mamy ten stół naprawczy. Podejdę, zabiję zombiaka. I naprawię sobie trochę ten młotek, bo on się może nam przydać. Okej. Dawaj, naprawaj. Okej. Świetnie. Mamy tu coś jeszcze, barykadę. Fireman helmet. No nie wiem, co by było lepsze, szczerze mówiąc. Spróbujemy je poprzymierzać. Słyszę kogoś. Ktoś musi być w tym zasranym Rocky Fordzie. O kurde. No ktoś tu zasprintował, no. Co za ham. No szwak. Kurde. Zajebiście. No ktoś mi musiał to zrobić chyba na złość. Ewidentnie. Dobra. A teraz uważaj, bo ktoś tu jest. Ktoś tu jest. No i teraz jeszcze po mnie biegnie. O kurde, to jest mega sprinter. Ale szybko padł. No kurde. Nawet w Camp Sprinter ktoś się musiał pojawić, ale go jeszcze nie widziałem. To jest najgorsze w tym wszystkim. A jeszcze gorsze jest to, że jestem poobijany. I teraz mamy problem, bo jeden fałszywy ruch. O, chyba go widziałem. Chyba go widziałem. Widziałem typa. Ło! Dobra, padłeś szybko. Masz szczęście. Bo bym się męczył. Kurde no. Najchętniej to, żebym teraz pouciekał stąd. Ale gdzie... Jakiegoś typa słyszałem, no kroki. Kroki jak nic. Ale gdzie jest? Koleś musiał mi już przepaść. Kurwa. Dobra, trudno. Ja bym powiedział tak, że stąd uciekam. Nic tu nie znalazłem, poza młotkiem. Ale zawsze i ten jeden młotek może mnie uratować. No dobra, nic tu nie było. Tylko, no nie, jeszcze mamy tą barykadę. To na przyszłość może nam się przydać. Okej. A więc gdzie będzie nasz kolejny cel podróży? W Camp Splinter sprawdziliśmy. Nic. To może do Oak Mountain Rest Stop. Nie ma sprawy. Tylko trzeba będzie teraz minąć trochę Camp Splinter i przepłynąć przez rzekę, ale tamto widzimy. Jest. Czyli dobrze idziemy. Nie. Do Oak będzie po drugiej stronie.
Nie, już nie chcę mieć z zombiakami nic do czynienia. A trochę ich już poubijałem, czy to z pięści, czy z młotka. Ale już starczy póki co. Tam jest wpis do samochodów. Dobra. Dobra. Przepłyniemy sobie. No a ogólnie to powiem wam, było fajnie w tym Camp Splinter. Pobijało się parę zombiaczków. Nie jest tak najgorzej. A weźmy to szybciej, przepłynimy. Żeby to jakoś było. Z pierwszej osoby się nie da tu pływać. Szkoda. Okej, dobra. Dało radę. Dało. Dobra, to teraz do tego Oak Mountain Rest Stop. I coś możemy znaleźć. Jak da radę, rzecz jasna. A tamto nie wiem, czy jest sens iść. Bo nie wiem, czy coś mogę tam znaleźć w ogóle. Dobra, ale sprawdzimy tego Oak Mountaina. I tak, no, zwiedziliśmy dwa takie mniejsze miejsca i no, jak na razie kiepsko, ale najważniejsze, że żyjemy i uciekliśmy z tego Smallville. No po prostu, no tamto nas by poubijali już dawno. O, tam widzę jakieś domki, to tam się przejdziemy, sprawdzimy je. Jak tam coś znajdziemy wartościowego, to to weźmiemy. Jeżeli będzie godzina i my dalej przetrwamy, to kończymy odcinek. Dobra. Idziemy sobie dalej. Najchętniej tu bym znalazł ten prowiant, bo jesteśmy już naprawdę zagłodzeni i spragnieni. Zapewne będę wyczuwał więcej zombiaków. No tylko, że jest taka kwestia, czy my to oczywiście dobrze wykorzystamy. Czy przetrwamy, czy nie. Bo już 3 razy próbowałem, nie dało się. To może teraz nam się uda w końcu po tych godzinach. Jak na razie już chyba będziemy mieli z 1,5 godziny jak nic ogólnej rozgrywki. Jeżeli drugie 0,5 godziny będzie i my dalej będziemy żyć, to kończymy odcinek. Żeby nie było. Dobra. Dochodzimy już tam, do tego miejsca. Czyli to będzie jakaś wiocha, mówiąc wprost, ten Oak Mountain, ale sprawdzimy. Jeżeli znajdziemy jakąś broń palną, albo i plecak nawet, i przetrwamy, no to po prostu będziemy cudni. Jeszcze o tej porze. Nie wiem, ale odcinka już mi się nie będzie chciało renderować. Najpewniej gdzieś tak wyślę po południu ten odcinek z Warzy. Ta będzie jeszcze FIFA i najwyżej jeszcze Prototype. Żeby jakoś to się wszystko. Dobra, nagranie mi wywaliło. To już w sam raz. Mamy 0,5 godziny za sobą, ponad. Jeszcze te 4 minuty sobie naliczę. I jako takie początkowe ostrzeżenie, żebyście nie szli bez dobrego wyposażenia do Smallville. Najlepiej z jakąś grupką osób. Dobra, teraz trzeba uważać. Weź ty kucnij, bo jak ci ktoś przywali, to już będzie koniec. Rozglądaj. Skrzyneczka. Coś w niej będzie. Co tam? Repair kit. O ty luju. Ale fajnie. I aha. Ta. Co to jest? O. Fajnie. To będziemy mogli sobie dzięki temu naprawić bronię. I gdziekolwiek będziemy. Fajnie. O. Tam już widzę restaurację. Mini.
markecik, tam już widzę wodę, to pierwsze co to tam przybiegam, biorę to co że mi się należy, wypijam i zjadam. Kurde, wąs tą śmiecią. Moje żarcie. Dobra, napij się tej wody jednej. Bardzo fajnie. Tu widzę następną wodę, tylko większą. To sobie zostawię na później, jak już będzie ze mną krytycznie. O, batonik. Też se zjemy go. Fajnie. I reszta bierzemy dla siebie. Co to tam jest? Lol. Jakiś bug. O, prochy. Prochy się mogą przydać. W sumie. Na przyszłość. Coś tu jeszcze mamy? Czy możemy już stąd iść? W sumie wszystko. Nawet fajnie. Nieźle. Mamy samą wodę. To dobrze. Tu coś jeszcze jest. Nożyczki jakieś. O. Zobaczymy, czy coś możemy w ogóle złożyć. Nic nie możemy. Kiepsko. Bardzo kiepsko. Ale przeszukujmy dalej miejsce. Bo widać, że warto. I się opłaca. Jakaś apteka by się przydała. Bo chciałbym na przykład. O, hełm. Hełm będzie chyba już najlepszy w tym wypadku. No. A to po prostu sobie dropniemy. Żeby po prostu nam miejsce jakoś nieco zwolniło. Gdzie zombiak? Tutaj. A, pała. Dobra. Gruchnęłaś. I to ostro. Tam coś jest. Tubka. Jakaś. Ma maść na ból dupy. Kolejny zombiak też ma ból dupy. To mogłem dać tę maść. Kurde, nie mamy żadnych takich schematów, które by nam pomagały. Dobra, teraz to przeszukamy. O, kolejny przybłęda. A, prosi się. Ale ładnie, młotek tu wszystko bije. Czyli jest naszą dzisiaj kluczową bronią, która nas ratuje. No jakby nie to, no to w sumie. Łopata. Moment. Mamy? Nie mamy miejsca. Muszę coś wydupić. Najlepiej bym wydupił to. Te nożyczki bym też wydupił. No i to w sumie. Zobaczymy, jak łopata się sprawi. Tak, zobaczymy różnicę. Bo już trochę młotkiem poobijałem zębiaków. Teraz sprawdzimy łopatę. Łopata się pieprzy z zombiakami, czyli to będzie lepsze, a to się wydupi, no bo nie będę marnował slotów, a młotek lepszy, na 2-3 hity, 4, czasem 5, ale bije, mimo wszystko bije. Serki, odkaszlnęło mi się, a tam widzę kolejne prochy. O, no i mamy pistola 1911. Fajnie. Ogólnie cieszę się, że mi coś dropnęło. Weźmy sobie więcej tych prochów. Mogą się przydać. Ale fajnie, mamy teraz jeszcze pistola. To mamy przed kim się bronić. To bardzo fajnie. O. Weź ubij ich szybko. Dobra, następny. Pięknie. Jest! Painkillery, nie wierzę. Tutaj. Zarąbczaście. Ale wyleczyliśmy się przynajmniej. I to jest na plus. Aha, i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Szkoda. Ale przynajmniej był lucik. W miarę dobry. O. Tu nam się batonik znowu zrespił. Coś jeszcze? O, kolejna butla z wodą.
musimy ogarnąć się jakoś to ogólnie, bo wiecie, że nie mamy przetrwać godzinę pierwszą tutaj, to odcinek będzie całkiem udany, a następny musi być jeszcze bardziej. Dobra. Ja bym stąd już uciekał, ale tu jeszcze sprawdzę te drzwi. Te drzwi, kurde, przyczepę. Dobra. A tam droga dokąd prowadzi? Zaraz sprawdzimy. A, prowadziłaby do Campos. No może jeszcze się przejdziemy do Hill Ranch. Taki jest mój plan na koniec. Tego zombiaka by się ubiło. Ogólnie. Spoko. Maroko. O, następny. Spoczko. O, kaska. O, przynajmniej tyle. Może być. Tyle też starczy. Okej. A teraz dobrze by było stąd uciec. I kierujemy się w stronę Hill Ranch. Być może to będzie dla nas już ostatnia lokacja. Przetrwaliśmy ogólnie trzy lokacje, które, no, powiem wam, nie sprawiły nam jakichś trudności, ale no trochę nas pobijały i w Camp Splinter niemal żeśmy spotkali przeciwnika albo sojusznika. Tylko słyszeliśmy jego kroki i nic więcej. Ale zombiaki nam prawie sprawiły trud, ale przeżyliśmy. Jeden painkiller musiał nam starczyć. Jedzenie i woda też nam starcza. Czyli mamy prowiant, broń. Jest nieźle. Nie narzekam na ten lód. Zawsze mogło być lepiej, ale jest dobrze. Jeżeli przetrwamy te ostatnie pół godziny, które mi nie wywali, to znaczy, że odcinek się skończył i będzie ciąg dalszy nastąpi w tam bodajże następnym czwartym odcinku. Więc jakbym się nie pożegnał, no to się nie pożegnam i będzie ciąg dalszy w następnym odcinku, rzecz jasna. Okej, kierujmy się już do Hill Ranch i zobaczymy, co będziemy mieli w tym Hill Ranch. Na razie młotek 1911. No i nie jest najgorzej. Mamy Reaper Kita, co pierwszy raz mi się to zdarzyło w Warzy znaleźć taki przedmiot jak Reaper Kit. I od razu jak to nagram, to ja już idę spać i tego nie będę nawet montował, bo to mi się nie opłaca. Sobie zmontuję jak wstanę z rana i potem to wyślę. Którą godzinę mamy? Tutaj 21:17. No to za chwilę będzie noc, będzie ciekawie, szczerze mówiąc, tak w nocy. Żeśmy ogólnie cały dzień przetrwali. No tam może na początku te 4 minuty spieprzyłem, ale no cóż, jakoś musiałem. Inaczej by to inaczej wyglądało i być może byśmy zginęli dawno temu. Jakieś 10-15 minut temu, a tak to żyjemy jeszcze. I nawet przyjemnie mi się gra, znowu. Jeżeli przetrwamy godzinę, to będzie pierwszy odcinek, w którym całkowicie przetrwałem godzinę. No nie wiem, następnym razem muszę się z kimś zmówić, żebyśmy się tak po północy zgadali i nagrali sobie w kilka osób to Warzy. Przy okazji rozmawiając na jakieś poszczególne tematy. Dobra, mamy Hill Ranch. Kolejna lokacja. Zobaczymy, jak tam się nam uda przetrwać, eksplorować i infiltrować wrogów. To się okaże za chwileczkę, jak tam wbijemy, rzecz jasna. Ciekaw tylko jeszcze jestem, która godzina. Huhu, za 10 druga. No nieźle, nieźle. To już jest naprawdę ciekawie. Za chwilę będzie druga, a ja dalej nagrywam. Cudnie, nie? To już jest po prostu tryb hardcore. Nie wiem, kiedy ja zacznę nagrywać z powrotem tego Dead Space'a.
Najpierw było, jakbym już w tym miesiącu go skończył i zajął się czymś innym, też podobnym do horrorów. Uuu, coś tu będzie. Aha, ammo. Szczotka, dziadostwo, ale tą amunicję bym wziął, szczerze mówiąc, bo się może przydać. Jak znajdę gdzieś gwoździarkę, to już możemy mieć cichutką broń. O, teddy bear, dobrze. Nieźle. Zawsze coś. O, te kilka slotów więcej. Trzy, ale jest. I nie ma na co narzekać. Dobra. Teraz wbijemy do stodoły. Jeśli coś tam będzie wartościowego, no to bierzemy. Ale najpierw zombiak. Nie sprawi nam trudności. Czyli jak zakładam, po tym odcinku jeszcze pewnie jakiegoś skilla dorobię się. Łom. O, Riot Shield. Zaraz, o kurde. Bierz tego. Bierz bug. Łom będzie chyba w zupełności lepszy. Chociaż zobaczymy, przetestujmy w boju. Płytki. Painkillersy. A, to jest najgorsze ścierwo, nie polecam tego. To tak spowalnia, że aż wręcz nie pole... Nie. To jest najgorszy shit, jaki może wam się tylko trafić. Bije w sumie tak samo. Chociaż nie wiem, jeszcze się muszę trochę natłuc. Ale chyba i tak uważam, że młotek lepszy. O, młotek lepszy. Jak nic. Młotek załóżcie. Młotek najlepsza broń. Coś tam widziałem na tej przyczepie. Kruger Mini 14, bierzemy. Ogarnij się, ty zombiaku niedorobiony. Czekajcie. O, latarynka. Moment. Coś muszę wyrzucić. No te prochy bym powyrzucał w sumie, bo one mi się i tak nie przydadzą. Latarkę mamy. W sumie teraz bym zdjął i założył to. O, i mamy lepszą widoczność. Kruger Mini 14. I to już mi się nie zmieści, niestety. No chyba, że coś sobie teraz zjem tego bakona dla tego przykładu. I teraz mamy tego itema. Załóż sobie Krugera lepiej. Mini 14. S5 ammo, ale jest. No to nie najgorsze itemy, powiem szczerze. Nie najgorzej. Jakoś przeżyjemy. O, chyba tam się będzie dało wbić. To sobie jeszcze sprawdzimy to miejsce. Nie, nie będzie się dało. Ale jednak. Dobra, wbijamy. O, maska. Maska chyba będzie najlepsza. Maska klauna. O. Fajnie. I to będzie mi się podobało. Kij golfowy. O, a te wiertarka. O, kolejny pistol. Bandażyki. Proszę bardzo. Kurde, no. Nie wytrzymam chyba. W sumie chyba jednak to wyrzucę. Wiecie co? Ja mam chyba taki plan. Ło! Dobra. Da się bić, to się bije. Dobra, dostał. No co by tu wydupić? Zaraz zrobimy coś takiego. Tak, mój plan jest i jasny, i zrozumiały. Dobra, tu wpieprzymy barykadę. Aha, muszę inaczej to zrobić. Patrz, nie mogę.
No bez jaj. To nie wiem, może tego Riot Shielda nałożymy. To nie wiem. I co za lag? Ło, ale zagowało. Ło ty luju. I kurwa padłem. Dobra. Kij z tym. Zombiaki mnie pożarły. Zajebiście po prostu. Dobra. Tak czy inaczej, znowu nie przetrwałem, ale było wręcz epicko. Przejść przez 3-4 lokacje, ale w końcu coś się działo. Straciłem to wszystko, ale i tak było fajnie. Dlatego ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Infestation. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja już się legam do łóżka, bo ledwie co mówię. Odcineczek będzie po południu, a jeszcze wcześniej będzie FIFA. Trzymajcie się, na razie i piszcie w komentarzach, kto by chciał ze mną zagrać tak sobie w nocy i to na serwerach, gdzie jest dużo graczy. Trzymajcie się, na razie, joła.